zwróciłem. Ergo wiadomo, że licho nie śpi, tylko czeka na okazję, by to ludziom krzywdę czynić i zło na nich sprowadzać. Wśród bestii takowych najgorsze są biesy oraz czarty. Dwa byty osobne to, lecz podobne do siebie aż nadto. Oba stworzone w piekielnych odmętach, skądino pochodzą. Monstra te choć nazwę swe posiadają, to ludowi zwykło wielorako je zwać. Czornym, Rokitą, Smętkiem, Kuternogą, Złym, Łukawyjem, Wragiem, czy Weleselem chociażby. Największe tchórze, co gotowe dusze sprzedać diabłu za znikłe życie, ze strachem imion żadnych nie potrafią wypowiadać, a jedno form takowych jak on i ten używają. Hańba powieki plebsu temu niechaj będzie. Czorty to diobły i duchy nieczyste, co z piekła zrodzone spadły na świat, aby nękać ludzi i szkodzić w życiach. Demony te czarną magią się parają, a i wiatrem władać potrafiają. Potężne to stwory i nieczyste, co kataklizmy i nawałnice sprowadzają na lud spokojny. Chłopstwo mawia, że potrafią one w myśl ludzia wejść i duszę jego zbałamudzić. Kierowawszy człowiekiem konkretnym, szkodę i zło mu przynoszą. Sprowadzać choroby potrafią, zmusić do życia sobie odebrania, czy co gorsze, dopuszczenia się czynów haniebnych w stosunku do trzecich osób. Wydawać się to może nienaukowe i głupie, acz pamiętać trza, że czarna magia niejedno ma imię i wiele potrafić może. Przywykło się bezrozumnemu i nieoczytanemu ludowi myśleć, że czarty i biesy pochodzić po raz pierwszy z terenów Bieszczad mają. Znaczyć to ma tyle, że nazwa Bieszczad od biesa pochodzi, bądź biesa z Bieszczad. Niezdecydowanie to tylko głupoty ich potwierdza. Fantazje takowe dowodu w życiu realnym nie mają, a każdy mądry mąż wie, że biesów można spotkać wszędzie. I tak było od pierwszych czasów powstania cywilizacji uczonych. Biesy i czarty postaci wiele mają. Raz to jako zwierza paradują. Węże szukańcze, świnie brudne, kocury jak śmierć czarne, a i postaciami domowych obrońców, psów, nie pogardzą. Jednakże jako zwierzę rzadko lubieć chadzają. Najczęściej w postaciach dwóch ukazywać się lubają. Jedna forma do człowieczej podobna, acz łatwa do odróżnienia jest. Na łbie mają kręcone rogi, zębów nie posiadają. Dziurkę nosową jedną mają, a gęste, kręcone kudły wyrastają im z łbów, kończyn, ale i z innych nietypowych miejsc ciała. Tak oto prezentuje się pierwsza ich główna forma. Druga zaś, bardziej monstrum prawdziwe przypomina, być może to też ich wygląd prawdziwy jest. Monstra te wielkie są niczym chałupy, kilka metrów wysokości osiągać mogą. Ciała mają pokraczne, lecz potężne. Nogi powykrzywiane jak kangury z dalekich krajów. Ręki jak u ludzi stworzone, acz dłuższe i bardziej chuderlawe. Dłonie czy też łapska ich palce i pazury długie mają. Zwieść się pozorom nikt nie może dać, gdyż choć łapy cienkie ma, to potrafi człowieka przesadzistego na wpół nimi przeciąć, choćby i w pełnym rynsztunku siedział. Po barczystych plecach monstrów długie i drapliwe włosie spełza. Z łba monstra wyrasta olbrzymie poroże, przyćmiewające te należące do leśnej zwierzy, czy też dziada leśnego, którym to leszy jest. Zaś łeb czarci bądź biesi, do końskiego podobny posiadają, a ci trochę psi bądź szczurzy przypomina. Jest to mutant piekielny, któremu niełatwo przypisać realny opis. Plugawe to stwory, a w pierwszej kolejności obrzydliwe. Piekielne demony żerują i legowiska spełniają na bagnach, w lasach, czy to też w podmokłych miejscach. Ludzie mawiają, że i w wirach powietrznych mieszkają, lecz to bajania, powiadam wam. I czarcia magia wnet tego zmienić nie potrafi. Biesy i czarty to monstra z piekła wyłonione. Przez samego szatana, Lucyfera stworzone. Uchronienie się przed nimi trudnym zadaniem być może, acz nie niemożliwym.
Co słabsi tchórze, kobiety i dzieci winny unikać miejsc występowań monstrów tych. A mężczyźni silni, gdy tylko jest możliwość takowa, zebrać się w wielką grupę muszą i ruszyć na bestie wściekle, by ją zabić bądź przepędzić.